Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Szanowni Państwo, kolejny dzień na stoku. Jesteśmy właśnie w Białce Tatrzańskiej, jest bardzo biało i tatrzańsko. Ja dzisiaj nauczony doświadczeniem mam w końcu okulary przeciwsłoneczne, bo jest słonecznie. Widziałem, jak to jest pięknie, tak. A nie tak tylko na widać góry aparacie później oglądałeś. Dzisiaj zaczynamy ponownie od Kotelnicza Ekspres, a później kierujemy się na dalsze stoki. Dzisiaj chcemy jeszcze inne pozwiedzać. Zobaczymy, jak daleko zawędrujemy. Rodzice już śmigają. Ale te góry widać, no. Ja cię kręcę. Ale widać. Ja nie wierzę, nie wierzę, że Paweł tam jest. No to tamtym, później tamtym będzie. A ja znowu tak. Chowamy was po naśnie rorki. Trafiła nam się naprawdę wymarzona pogoda, już lepiej być nie mogło, jest piękne słońce, aż mi jest momentami za ciepło, mimo że mam tylko ubrania termiczne i odzież termoaktywną i kurtkę na to, spodnie, a jest naprawdę mega ciepło. Dotarliśmy do Pasieki Ekspres. Tata zjechał sobie skrótem, a my tą ścieżką naokoło. I później dołączyliśmy do tego stoku i zjechaliśmy sobie. Zwiedzamy teraz, słuchajcie, inne szlaki. Inne góry nawet. Dalej jest główny szczyt, a my będziemy sobie coraz bardziej w bok, coraz bardziej. Tak, będziemy się oddalać, a później będziemy próbować wrócić. Nie zdarzyliśmy, to dzisiaj mamy zamiar zobaczyć. Dzień dobry. Na stoku numer 2. A, czyli tamtędy wyjechaliśmy i ten tutaj dołączyliśmy, nie? Tu zjeżdżaliśmy jeszcze na fragment. A teraz jeszcze gdzieś indziej. Jeszcze bardziej w lewo, nie? Się kierujemy. Zaczęliśmy tak, tam. Tak. Gdzieś tam. Aha. Tam sobie przyjechaliśmy. No i teraz tam. To gdzie? Które? Tędy. Dobra. Się stało się? Chciałam się napić, za darmo? To nie lepiej do karczmy? Próbowałam tak próbować, jak mi mówiliście. A jak już leży, to zobacz, jaki widok jest. Dobra. No, ale w sumie tak, warto było. Zdecydowanie. Ale to był tak trochę bardziej stromo, ale fajnie. Nic ten. To się nabiera tempa, nie? Teraz jak tu wstać. Zaszarżowałaś po prostu. Widziałam, jak prujesz. Ja nie mogłam tu wypługować za tobą. Dobra, ogarnę się. Thank you.
Rafał już kombinuje. Tak, to jest najlepszy pomysł na stanie w kolejce. Czyli kręga, żeby cię nogi nie odpalały, odpinasz się i robisz tak. Nie wiem, jak na wyciąg wsiądziesz. Żeby nikt ci nie zajął miejsca na narty. Jak coś, to ja tu cały czas. No tak. Należąco. I zawsze, jak należy. I zawsze jakaś starsza pani. Jak Boże! Teściowa! Jakaś fasola w kolejce. Zjeżdżamy już prawie 40 minut i wykupiliśmy znów na 4 godziny gardę. Kolejny stok. Odbijamy jeszcze bardziej tak w lewą stronę od tego momentu, w którym zaczęliśmy. Aha, czyli na razie też jest taka trasa, chociaż nie, tam się zaczyna chyba stok już dalej, nie? Bo jest spadek, to chyba was schowam. Jest Wojciec. O, tu jest Orczyk później. Aha, ja się obawiam, że... A nie, Orczyk, ale taki chyba spokojny, łagodny, nie? A, bo to jest jakiś Orczyk. Złe wspomnienia. No, ekstra stroje narciarskie. Jestem... Czad. Czemu zapytałem powiedzieć? O Jezu! No tak. No dobra, dobra. Ja... Ja też. Tak, ty też! Jedzie. Ej, nie w tą stronę jedziecie! A, mama śmiga. A, ale pięknie, wow. Stop. No. A, bo tam jeszcze można. Można jeszcze tamtędy. No, musicie nam uwierzyć, że zjechaliśmy dotąd. Bez gleb. Teraz jakieś szybkie fotki. I zjeżdżamy dalej, ale to jest strono. Ale dajemy radę, tak, Rafciu sobie sam usiadł. Z nudów. Wybraliśmy się tu z największym kombinatorem, eksperymentatorem alpejskim i nas prowadzi gdzieś dalej jeszcze. Chociaż myśleliśmy, żeby wjechać tam i stamtąd się dalej kierować. No dobra, zobaczymy, może po vlogu, po nagraniach uda się odtworzyć, gdzie powinniśmy wracać w ogóle. Podjechaliśmy dalej, już są bardziej strome te stoki. Idziemy gdzieś. Jedziemy. Meldujemy się w połowie stoku. No jest nieźle, naprawdę. I piękny wyciąg też z widokami. Naprawdę warunki nam się trafiły idealne. Także do leżenia. O, jak ci tam fajnie. Kolejny wyciąg, tym razem krzesełka. W ogóle zauważcie, że jeszcze ani razu nie zjeżdżaliśmy dwa razy z tego samego miejsca. Cały czas gdzieś indziej. O, super. Aha. Nie do końca nam się udało, bo kanapy idealnie czteroosobowe, ale tutaj coś się nie dogadaliśmy. Rafał chciał sobie chyba uciec w tu jego miejsce, no już. To co dalej, jaki plan? Posiłek regeneracyjny. Tak, a później? Jeszcze raz zjeżdżamy, to tam pójdziemy w prawo. Aha. Tam jest, tak? Jeszcze dalej. Jeju, ile tu jest... tych stoków, tam jest wyciąg, tam są dwa, ale jak my wrócimy, wylądujemy na tych ostrych, mówię wam, ostatecznie tam gdzieś wejdziemy. A już każdy kryliście, no. Tak, tej dekoracji w tle. Bo tam jeżdżaliśmy tym ortykiem. Tu już zjeżdżaliśmy, tutaj też zjeżdżaliśmy. Wow, od tamtej strony? Dokładnie zahaczamy wszystkie po kolei. Zaraz w innym mieście będziemy. Gdzie nasz samochód? To gdzie? W lewo? Jeszcze w lewo? Tak, no tu. Tu w lewo. A może zobaczmy, ile nam zajęło dotarcie tutaj. Która jest? Ju, ale rozpęd. A, Rafał tam jest. A my w lewo czy nie w końcu? Jeszcze raz. My w końcu tam czy tam? No nie. Rafał? To jesteś ty! Ja cię!
Ja tu już wymyśliłem, że będę strzelał z łuku jadąc na nartach i takie cele się położę. O, tu są cele w sumie. Na orczyku! Nawet ładny wyciąg do celi mam tutaj na orczyku. Udało się, jesteśmy we czwórkę na cztery osoby. I tu tak zjeżdżasz z góry i musisz strzelić do każdego, nie? I za każdego punktu. Kulą śnieżną. O, te maszyny do... Znaczy Trzało maszynki się, takie te... Odkształcenia śnieżek. O. I teraz skoczy. Trafiasz, to masz 5 już punktów. Trzeba szybko uciekać. Z tego zjazdu już będę miała pamiątkę na bank. Tak się wyłożyłam, że poleciałam jeszcze tak do przodu i na biodro. Także. Premiaszów po raz kolejny. Przyblokowałam sobie kijek. Przynajmniej spadnie. Tutaj się otwiera automatycznie na tym wyciągu. Wjeżdżamy jeszcze raz, bo po drodze widzieliśmy knajpkę, gdzie były wolne leżaki. To się wszystko mogło zmienić już od tego czasu, ale spróbuję. Ten stok mnie dzisiaj pokonuje, raczej mi towarzyszy, jak się właśnie tutaj łączę z naturą, leżąc na tym twardym śniegu. Zrobiliśmy wyścigi, bo widzieliśmy z góry, że są 3 wolne leżaki. No i kto będzie ostatni, no to nie będzie siedział po prostu. Jadę na kawę grać. O, dzięki. A ja sobie wybrałam taką trasę, były takie hopki, że już tu leżę. Dawaj. Weź mi coś zamów chociaż. Jak dojadę, to mi kawa ostygnie. No proszę państwa, 4 leżaczki. No. Ani już zdążyli wypocząć dawno. To ja zostawiam rzeczy na naszych, żeby nie było tak. O, i kask można zdjąć. I lecimy. Taka piękna karczma. No oczywiście. Wiadomo. Tak, to ładnie w środku. A teraz uciekamy na dworek, jak się doczekamy naszego jedzonka i kawy. Sprawdźcie, jeszcze czeka na nasze zapiekanki, a tu pełen relaks, proszę państwa. To jest, tak trzeba żyć. To co, jutro do pracy? Koniec ferii? Też jutro idę, wie. Jest relaks. Uchwycony. Jacie. Co, taca? Nie, no jest wszystko. No tak to można żyć, proszę państwa. Stok zapieksy, piwo zero i kawa. Może być. Wszystko. I po zjeździe na nartach, trochę sportu. Cudownie. Ja jeszcze dodam. Pamiętasz, jak się śmialiśmy, że o, ciekawe, kiedy nam się przyda okulary. Kupowaliśmy sobie w wakacje i tam było oznaczenie, że one są też dobre na ośnieżone stoki i w ogóle. Także sprawdzałem się. Się koniec tego lenistwa. Stok Jan Kulakowski. To jest fajnie, to trochę rozleniwienie. Ale sobie przyznać jeszcze. Teraz po takiej przerwie, to nie wiem, czy będzie się chciało zjeżdżać, nie, no będzie. Dawaj, Dziocha. A bo taki czarny miałeś ten strój, trochę bieli się przyda. Pięknie! Nie znudzą mi się tu widoki, naprawdę jest bajka. Mama nam zniknęła. Tata był gdzieś dalej, ale też już powinien zaraz wjeżdżać. Widać go? Nie widać? Jeszcze nie widać. No i nie wiem. Można sobie posiedzieć, można sobie postać w tym czasie, popatrzeć na widoki. Odnalazła się rozbita rodzina. Jedziemy!
ale jest w sumie ciemno. Chcieliśmy wrócić na górę, od której zaczęliśmy, ale akurat jest jakaś awaria na wyciągu. I tak jesteśmy w lepszej sytuacji niż ludzie, którzy siedzą w tym momencie na szosełkach. Ale wolałabym wjechać niż wchodzić pod tę górę. Nie? Póki co zrezygnowaliśmy, bo tamta kolejka cały czas stoi. W tym czasie sobie zjedziemy jeszcze raz pasieką. No i zobaczymy, czy się uda dalej. Wyciąg ruszył, ale my jeszcze sobie zjedziemy raz tej góry. Zameldzuje nas, że zjechaliśmy. Już tak się trochę oblodził ten stan. Tak, trochę, tak po boku, tym ostrzejszym jechaliśmy. No, nie no, 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 no. Tak, tą stronę teraz. I wróciliśmy na Kotelnicę, w sensie na wyciąg. Przy tym najbardziej stromym stoku. Oj, tak. Na który chyba sobie odpuścimy jednak. Dobra, nagrywam, nie marudzimy. Jest super, mamy mnóstwo sił. Tak. Nie, no pewnie. Dopiero zaczynamy dzień. Ho, 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 no dzisiaj się jeszcze będzie dużo działo. Sportowo zaczęliśmy. Pięknie sobie tu wjeżdżamy jeszcze we czwóreczkę. Znowu czteroosobowy na Kotelinę? Kotelinę. Na Kotelinę wjeżdżamy. Kotelnica, coś mi nie grało. Kotelina. Ale jest ładnie. Zamiast Ala Makota to Kotelina. Ala Kot Eluwina, to teraz młodzieżowy. Zobaczcie, jak za nami widoki. Są piękne. I przed nami i obok nas też. I tutaj jakie piękne. Tu jest taki nietypowy wjazd. Tu. A no, tu mam. Piękne, bo się odbijam w rafcie okularach. Tutaj mam piękny las. Lato bym sobie wszedł. No to drzewo. No. Ale tak serio, no fajnie by się wchodziło. Ty, nie w tę stronę! A, ja powiem, że to by jest przepaść! Ale fajnie, już się nie chcę zjeżdżać jak tak ostatni raz. Ekstra. Ba, ten już pływa. Ale to musimy tam jechać. Tam. Jak? Rafał, wyzwanie, pajacyk na nartach. Dobre! Bumeranga na kajak. Tak! Wyrobiliście pajacyki, to miałam humor. No to ostatni zjazd. Widzimy się zaraz na dole. Jeszcze górę oglądam. No, trudno się oderwać od takich widoków. Pięknie. I wracamy już do samochodu. Jedziemy dalej. Wiem, właśnie odkryłam jak zakładam. Oż, jest szczęśliwie. Buty oddaliśmy po tej stronie, zabieramy narty, jedziemy do okna. Narty na górę. Jest nasza wryka. No i tutaj taki akcent, który wskazuje na to, że dzisiaj również będzie kibicowanie. Tym razem rodzice wybierają się na skocznię. Chciałam powiedzieć na stocznię. To jeszcze tak z gdańskim Szczecinem mi się skojarzyło. Jedna literka. Na stocznię Zakopiańską. A i tutaj mamy dwóch kierowców. Ja jeszcze nie jeździłam. Naszym teraz mam zamiar prowadzić. Jak się prowadzi? Ja? Jak daje radę w górach? Ej nie, to ja teraz może, a ty drogę powrotną, co? Bo ja drogę powrotną nie mam siły. Droga powrotna 5 godzin, a teraz za Zakopca ile? 20 minut? Spaniak. Dobra, no jak chcesz teraz, to spoko. Ja chcę i tak wracać. Kik jeszcze mam, przepraszam. Tak. Szanowni Państwo, meldujemy się w samochodzie już prawie wszyscy. Lecimy teraz do Zakopca. Rodzice jadą na skoki, a my będziemy sobie tym czasem. To jest fajne, zobaczcie. Nacisnąłem pach 50 stopni i pokazuję, że jest. Właśnie chciałam jeszcze wspomnieć, że będziemy się zaraz rozgrzewać herbatką w naszym nowym termosie, który testujemy. Inteligentny termos, wygrany od Krawy. Na żółto, że można pić. I on też, jak się ustawi dobrze, to przypomina, żeby się napić. Tak
takie różne Majer ma. No i mamy zieloną herbatkę, także się rozgrzejemy i jedziemy do Zakopca. Kończymy tego vloga. W Zakopcu nagramy osobny filmik, także dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrubowania, kliknijcie dzwoneczka. To z prądem jest. Zostawiam łapki w górę. Cicho! I jak zawsze? Nie, jak zawsze do zobaczenia jutro, tylko do zobaczenia w Zakopanem zaraz. Tak.